Dzień dobry. Podczas dzisiejszego odcinka przedstawię dwa zagadnienia. Pierwszym tematem będzie podział bielizny stołowej, drugim natomiast rozkładanie i składanie obrusa. Bielizna stołowa jest to nieodzowny element zakładu gastronomicznego. Jest to element również dekoracyjny, odpowiednio dobrana, kolorystycznie elegancka, estetyczna bielizna stołowa powoduje, że gość ma chęć zasiąść do stołu i zjeść przy nim posiłek. Wyróżniamy następujące elementy bielizny stołowej. Rozpocznę może od moltonu. Jest to miękka tkanina, którą ustawiamy bezpośrednio na blacie stołu. Ten molton uważam, że jest bardzo dobry, ponieważ ma z jednej strony warstwę antypoślizgową, która przymocowuje się do stołu i powoduje, że leży stabilnie, nie zsuwa się i obrus na nim bardzo ładnie wygląda. Z tej strony ma bardzo miękką powłokę, która właśnie spełnia zadania moltonu, tłumi dźwięki wykładanej zastawy stołowej, chroni obrus przed ewentualnymi zadrapaniami, lub chroni również stół przed gorącymi naczyniami czy wygnieceniami. Molton, jeżeli nie ma takiej warstwy antypoślizgowej, musi być do stołu przymocowany za pomocą gumek, które są wszyte i zakładamy je pod blat stołu, lub przywiązywane są sznurki do nogi stołu. Ten molton spełnia również swoje zadanie, ponieważ będąc pod obrusem może wchłaniać wylane ciecze, co chroni również konsumenta przed ewentualnym zabrudzeniem. Molton układa się na stół jako pierwszy. Następnie kolejnym elementem bielizny stołowej są obrusy stołowe. Jest to element najbardziej widoczny w restauracji. Musi być nieskazitelnie czysty, starannie wyprasowany i jego kształt zależy od kształtu stołu. Mogą być kwadratowe, prostokątne lub okrągłe. Kolor zazwyczaj biały, preferujemy również na niezobowiązujące śniadania lub podwieczorki różne wzory. Jak Państwo widzicie, ten obrus jest kwadratowy, są jednak obrusy bankietowe, duże obrusy, które są nawinięte na wałki, które może kelner pojedynczo rozwinąć, nie mają wtedy zagięć, ustawiać je na długich stołach, robi to w sposób profesjonalny, wyglądają elegancko. Kolejnym elementem zastawy bielizny stołowej będą naperony. Naperony są to kwadratowe serwety o różnej kolorystyce, mogą być haftowane, zdobione. Takie naperony są o wymiarach 80x80, 90 lub 100x100 i te kwadratowe naperony przełamują monotonię białego obrusa. Mają również funkcję, mogą ewentualnie zakryć delikatne zabrudzenia, mogą być ustawiane wzdłuż krawędzi stołu lub w taki sposób poprzekątnej, gdzie rogi naperonu dostają do brzegu stołu lub mogą delikatnie zwisać. Następną bielizną stołową, którą Państwu chciałam zademonstrować, to będą laufry. Laufry są to z kolei prostokątne serwety. Tutaj mamy taki laufr, który na długim stole może być położony na środku lub na mniejszym też delikatnie zwisać. Laufry, podobnie jak moltony, obniżają koszty prania obrusu i zakupu obrusu. Mogą właśnie delikatnie zasłonić ewentualne małe, nieliczne zabrudzenia. Tutaj taką dodatkowym elementem, bo mogą to być również szarfy układane na środku obrusa, na środku stołu dużego, okrągłego lub kwadratowego, w różny sposób drapowane, na których może tylko stać dekoracja, czyli
świeca, kwiat, serweta nie powinny znajdować się na laufrach zastawy stołowe, czyli talerze. Przede mną na stole znajdują się skirtingi. Są to marszczone falbany o różnej kolorystyce. Są stosowane do dekoracji stołów bankietowych, dużych stołów i są mocowane do krawędzi stołów. Do krawędzi stołu. Za pomocą, tak jak tutaj Państwo widzą, rzepów lub za pomocą klamer. Całe marszczenie skirtingów jest spowodowane przyszyciem sztywnej taśmy. Kolorystyka skirtingów jest dopasowana do restauracji, do jej wyposażenia, do aranżacji wnętrza. Wszystko podczas danej imprezy okolicznościowej musi ze sobą współgrać. Zazwyczaj wykorzystywane są właśnie na stoły bankietowe. Mogą być to stoły długie, prostokątne, jak również okrągłe. Nieodzownym elementem dekoracji stołu są serwety dla gości. Ich forma ułożenia zależy od uroczystości. Proste, złożone, płaskie wzory preferowane są na śniadania, obiady. Na uroczyste kolacje i imprezy okolicznościowe serwety powinny być złożone w sposób wyszukany. Forma serwety może być wysoka. Zademonstruję Państwu kilka sposobów składania serwet. Prostym sposobem to będzie stożek poczwórny, czyli serwetę składamy na pół, łączymy rogi składając trójkąt, następnie poczwórny polega na tym, aby jeden trójkąt jeszcze przełamać w połowie. Nie przesuwamy tutaj serwety, aby nie zaginać końców. Taki poczwórny stożek bardzo łatwo i szybko zrobić. Nie jest właśnie to forma wyszukana i często spotykana w restauracjach. Innym wzorem będzie tutaj zademonstrowana lilia. Wykonuje się ją w następujący sposób. Najpierw w połowie zgina się serwetę w trójkąt, łączy się rogi do góry. Następnie spód tej serwety w ten sposób formujemy i łączymy tak, aby rogi wsuwały się do środka i serweta stała stabilnie na stole. Można tutaj włożyć do środka wystające rogi naszej serwety i w ten sposób złożyć serwetę. Najlepiej użyć serwety 50x50. Wówczas będzie złożona lilia troszeczkę wyższa i będzie się lepiej prezentować. Skoro już poznaliśmy elementy bielizny stołowej, przedstawię Państwu, jak prawidłowo rozkładać obrus. Obrus rozkładamy wzdłuż krawędzi stołu. Chwytamy za dolne brzegi obrusa w taki sposób, aby można było prawidłowo, szybko i co ułatwia pracę kelnera, rozłożyć obrus. Obrusu nie powinniśmy gładzić rękoma, ponieważ jest to niehigieniczne, jednakże sprawdzamy, czy jednakowo zwisa po obu stronach, czyli te zwisy obrusa powinny być z każdej strony jednakowe i powinny wynosić około 30 cm. Kiedy już obrus jest poprawiony, formujemy na brzegach obrusa krawat. Na tak nakryty stół obrusem możemy ustawiać pozostałe elementy bielizny stołowej oraz ustawiać zastawę stołową. Zanim pokażę Państwu, czym możemy przyozdobić obrus, zademonstruję dwie metody składania obrusa. Obrus składamy dwa razy wzdłuż i następnie dwa razy wszerz.
Teraz Państwu pokażę kolejną metodę składania obrusa, którą często wykorzystują kelnerzy i jest to następująca metoda. Jedną ręką bierzemy środkową krawędź, drugą ręką również, chwytamy dwoma palcami, tą ręką uchwytujemy na środku i w ten sposób bardzo szybko składamy obrus. Na zakończenie pokażę Państwu, jak prawidłowo nakryć stół do nakrycia prostego. Najpierw rozkładamy molton, częścią, tą warstwą antypoślizgową na blat stołu. Miękka warstwa będzie pod obrusem. Teraz nakładamy obrus. Tak jak wcześniej przedstawiałam, wyrównujemy zwisy, aby były jednakowe i formujemy krawat. Na obrus możemy nałożyć laufry lub wedle uznania kwadratowe serwety na perony. Może to być w taki sposób. Układamy nakrycie proste. Tak nakryty stół może czekać na przybycie gości. Ta wiedza w pigułce pozwoli Państwu do przygotowania nakrycia według własnego uznania w swoim zaciszu domowym.